Witajcie. Zdałam sobie sprawę, że często nagrywam o Brukseli, o Belgii, mówię różne ciekawostki, natomiast nigdy tak naprawdę nie sięgnęłam do początków tego państwa. Nigdy nie powiedziałam Wam o początkach Belgii, o początkach Brukseli, o źródłach, o korzeniach tego kraju. I dzisiaj zamierzam to naprawić. Oczywiście początki Belgii tkwią w chrześcijaństwie. I dzisiaj właśnie chciałam powiedzieć kilka słów o tym, jak się ten kraj zmienił na przestrzeni wieków, o tym, jak było kiedyś, o tym, jak wygląda to teraz. Początki Brukseli sięgają VI wieku, kiedy to na mokradłach, na bagnach, w pobliżu rzeki Senny powstała pierwsza osada, tak zwane Dolne Miasto. Znajduje się ono w pobliżu dzisiejszego Saint-Géry. I wówczas nazwano tą osadę Bruxelles, co znaczy wieś na bagnach. Belgia przez wiele, wiele lat pozostawała pod władzą hiszpańskich Habsburgów. I w czasie powstania protestanckiego opowiedziała się za katolicyzmem. To chrześcijaństwo jest jak najbardziej wpisane w historię Belgii od samego początku. Historia i liczne zabytki materialne w Belgii świadczą o tym, że chrześcijaństwo tutaj miało się przez długi czas bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To tutaj ustanowiono procesję Bożego Ciała. Dzisiejsza Belgia chlubi się tym, że jest krajem ateistycznym. Chociaż jest tutaj 5 największych religii, w tym właśnie katolicyzm i goniący go bardzo szybko islam. I właśnie, co się takiego zadziało w tym kraju, że on nagle jakby oderwał się od swoich korzeni, wyparł się swoich korzeni i gdzie należałoby szukać tego przyczyn? Powodów tak naprawdę było kilka. Niemałą rolę właśnie w tym kryzysie odegrał podział uniwersytetu w latach 60. To jest bardzo ciekawy temat, ale poruszę go innym razem. Chodzi o podział na 2 uniwersytety. Uniwersytetu w Louvain i był to uniwersytet katolicki. I jakby te kłótnie pomiędzy walonami i flamandami nie zadziałały na korzyść wizerunku chrześcijaństwa w Belgii. Ten kryzys państwowy, można powiedzieć, narodowościowy, zbiegł się z kryzysem innym w łonie samego kościoła, kiedy błędnie, nie tylko w Belgii, ale też w innych krajach Europy Zachodniej, zaczęto odczytywać wytyczne Soboru Watykańskiego. A zawsze tak jest, że im bardziej kościół jest jakby otwarty i poprawny politycznie, tak się stało w Belgii, to wiadomo, że wtedy przyciąga coraz mniej wiernych. I tutaj w Belgii, w miejsce tej pustyni duchowej, bardzo szybko pojawiła się nowa jakość, a mianowicie emigranci, którzy tutaj są bardzo liczni, właśnie Arabowie, jakby zapełnili tą lukę. I w tej chwili stanowią bardzo duży procent. Belgowie jakby zaczęli dostrzegać swój błąd, natomiast stosunkowo późno. O tym, jak bardzo był to chrześcijański, bogaty kraj, bogaty duchowo, świadczy fakt, że w każdej wsi istnieje tutaj murowany kościół. Wywodzi się to z takiej pewnej tradycji belgijskiej, że uznawano kiedyś, że każda wspólnota musi posiadać swoją świątynię. Oczywiście nie będę tutaj opowiadała o różnych takich wydarzeniach bardzo bulwersujących, jak o wyrzucaniu choinek i jakby tych nowych treściach wprowadzanych z zabranianiu nazywania świąt świętami, zastępowanie tych nazw innymi nazwami, bo o tym wszyscy wiedzą. Ja chciałam tylko powiedzieć na przykład to, że w Belgii właśnie można spotkać na targach staroci mnóstwo różnych poświęconych rzeczy wyrzuconych z kościołów. I to nierzadko właśnie w tych latach 60. przez tych reformatorów kościoła. Więc zdarza mi się widzieć stosy krzyży leżące na ziemi,
które można kupić za grosze, stosy figur, bądź też różne obrazy przedstawiające świętych, jak również nierzadko można spotkać w domach Belgów powyrzucane z kościołów konfesjonały, które służą na przykład za barki na alkohol. Taką też ciekawostką, z pewnością o której nie wiecie, jest to, że w Belgii jest takie prawo, że jeśli w danej parafii nie jest zameldowany ksiądz, nie ma ta parafia księdza, to wówczas taki kościół przechodzi na własność gminy i wtedy gmina robi z tym kościołem co chce praktycznie. Na przykład w mojej miejscowości kościół ma być zamieniony na bibliotekę. Widziałam, że tam jeszcze czasami odbywają się od czasu do czasu msze, ale garstka tych wiernych już naprawdę nie jest wystarczająca, żeby utrzymać tą parafię. Są to przeważnie ludzie starsi, ludzie, którzy już odchodzą, umierają, natomiast brak nowych wiernych, tak jak brak jest nowych powołań w Belgii. Właściwie praktycznie od wielu, wielu lat nie ma tych powołań i tą lukę tutaj wypełniają znowu obcojęzyczni księża, którzy przyjeżdżają ewangelizować Belgię. Oddają jakby ten dług, kiedy to kiedyś Belgia, księża z Belgii ewangelizowali inne części świata, Europy, na przykład w Polsce, tak jak już wspomniałam, a może nie wspomniałam, jeśli nie, to teraz wspominam, pierwszym biskupem, który osiadł na ziemiach polskich, właśnie był biskup z okolicy Liège. A także pierwszy klasztor benedyktyński, jaki powstał na terenach Polski, to również był jakby fundacją opactwa z Brugi, z Bruges. Charakterystyczną rzeczą jest też profanacja miejsc świętych dla chrześcijan, która nasiliła się zwłaszcza w ostatnich latach, w latach takiej poprawności politycznej. I byliśmy świadkiem tego niedawno, kilka miesięcy temu, bo bodajże w listopadzie, pewien artysta belgijski, który zresztą już wcześniej zasłynął profanacją różnych miejsc i jakby atakami na chrześcijaństwo, dostał pozwolenie na zainstalowanie swojej rzeźby, na pokazanie instalacji artystycznej w jednym z kościołów. W jednym z małych kościołów, w miejscowości nie liczącej więcej niż 80 mieszkańców, bardzo małej, tam znajduje się kościółek, który jak większość kościołów w Belgii jest zamknięty i on uzyskał pozwolenie od władz na to, żeby tam pokazać właśnie tą swoją instalację artystyczną, którą będą mogli odwiedzać i zwiedzać ludzie. Tak się też stało, jednak ku zgrozie mieszkańców okazało się, że tą instalacją jest po prostu olbrzymich rozmiarów krowa, która jest rozpięta na krzyżu, stoi przed ołtarzem głównym, a przed nią znajduje się pojemnik z 5000 litrów mleka. No, bardzo wymowna była ta instalacja. Nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do profanacji świętego miejsca. Jednak najbardziej dziwi i też odzwierciedla to pewną postawę tych właśnie księży belgijskich, którzy po prostu nie mają jakby już tego ducha. Czasami właśnie zastanawiam się, czy rzeczywiście są oni obrońcami wiary, którą tutaj głoszą, czy wręcz odwrotnie. Otóż reakcja księdza, który był odpowiedzialny za ten kościół, była taka, że on po prostu nabrał wody w usta i nawet nie opowiedział się za protestującymi wiernymi, którzy byli bardzo zbulwersowani i żądali usunięcia tej instalacji z ich kościoła. Ale także coraz częściej rodzi się jakby świadomość pewna w Belgach, bądź też w innych ludziach, którzy tutaj mieszkają, a są wyznania chrześcijańskiego i jakby ten duch się odradza. Czy rzeczywiście skutecznie się odrodzi? Będziemy tego świadkami za, myślę, parę, kilkanaście lat.
jeden z tych pustych kościołów. Zamknięty na głucho. Ale za to mogę sobie go obejrzeć dookoła. I tutaj jest w sercu zawętem kościół świętego Antoniego. To teraz idziemy zobaczyć, czy ten kościół, taki piękny, kościół świętego Antoniego, jest dzisiaj otwarty, czy też podzielił los innych kościołów i jest zamknięty na głucho. A szkoda, bo chciałam wam pokazać piękne wnętrze tego kościoła. Myślę, że ważne jest, żeby pokazać, jak wygląda dzisiejsze chrześcijaństwo w sercu Europy, w kraju, którego tradycje zdecydowanie są chrześcijańskie. Jednak nie daję za wygraną i robię jeszcze jedno podejście. Może teraz będzie kościół otwarty. No i chyba mam trochę szczęścia, bo jest otwarty. Wchodzimy.